poprawili, zmienili swoje życie. To jest zamierzenie, które przyświeca, bardzo dynamiczne temu utworowi Bagi. Natomiast, żeby to osiągnąć, stosuje on, tak mnie się wydaje, radykalną metodę barokową, czyli wstrząśnięcie, zaskoczenie, dokonanie czegoś, co będzie szokiem troszkę poznawczym dla odbiorcy, żeby go z takiego błogostanu egzystencjalnego wyrwać, usunąć, żeby wstrząsnąć. Stąd, wydaje mi się, wybrał taką dziwną formę literacką, która jest, tam jest bardzo króciuteńka sylaba, ona ma kilka, przepraszam, króciuteńki wers, ona ma kilka sylab, co zmusza go do tego, żeby skondensować wypowiedź do granic możliwości, no bo nie ma miejsca na rozwój opisu czy czegokolwiek innego, stąd robi arcydzieła, na przykład łopata, przeplata, wesele, w łez wiele. Albo drugim wierszem. Rewelacyjne. Sobole, są bole. To jest poezja, która wymuszona była przez taką linijkę, natomiast ona w pierwszym wersie, w pierwszym wersie miała powiedzieć nowożeńcy, uważajcie, pozdychacie wszyscy, za chwilę obudźcie się, łopata, przeplata, wesele, włosie. A sobole, bogaci ludzie w sobolach ubrani, są bole, bólem są, poddanych, uciskiem chłopa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jakby, i proszę zwrócić uwagę, że dążenie było bardzo dydaktyczne, edukacyjne, bardzo, zdecydowanie, natomiast efekt absolutnie piorunujący w postaci nowoczesnych, zupełnie dzisiaj językowych pomysłów na uprawianie literatury. No i czy to jest literackość? Jest, no jak cholera literackość, no bo jest to ułożone w rytmie, w jakimś tam jednak zdecydowanym na jakiś rodzaj, zdecydowany się na jakiś rodzaj rytmu, ma to metafory, ma to zabiegi stylistyczne, językowe i tak dalej, i tak dalej. Jest czy nie literacki? Jest znakomicie literacki. No, mało tego, kiedyś te symbole były mocniejsze. Ale to jechał symbole, tutaj chodzi mi o coś takiego. Jak mówię, to chodzi o sensibiliści, to jest 56 rok, lata 60, tak. Prawda? Pokazują jak gdyby paluchem na to. Trzeba mieć misję. Ona jest bardzo daleka od tego materiału, misją którym się zajmujemy. To się nazywało, komisja, ale siła działania tej nawet wyobrażonej misji, albo miłości ojczyzny, albo zakochania się w jakiejś marysience, obojętne. Pcha do przodu i powoduje, że w końcu się zajmujemy literaturą i językiem samym, jak gdyby w sobie. I to wtedy jest siła tej poezji, bo za nią wprawdzie mnie interesuje Baka tylko jako gra języka, ale bez tego zamierzenia w ogóle nie dałoby się przezwyciężyć konwencji i konwenansu. No dobrze, ale czy może być dzisiaj poezja dydaktyczna? I jak jest odbierana dzisiaj poezja dydaktyczna? Czy w ogóle jest miejsce na taki wersji poety, który ma takie misje? O, ja gdzieś czytałam, przepraszam, tylko teraz jak to znaleźć? To chyba było w czasopiśmie emigracyjnym Pamiętnik Literacki, to trzeba znaleźć, upewnić się. To były wiersze o tym, żeby myć zęby. I to było rzeczywiście traumatyczne, bo przedstawiały jakieś postępy kłótnicy. Postaram się znaleźć, zarysować te wiersze. Przed chwilą próbowałem nawiązać właśnie do tej mocy symbolu, to znaczy jak się cofniemy jeszcze dalej na przykład do ludności, takiej zwykłej ludności wiejskiej, to ona miała coś takiego, że tam ziemia była brzemienna, przecież nie można było bić ziemi, bo ziemia była brzemienna. Niebo było niesamowicie tabujezowane. To znaczy było po prostu, bo tam była kwestia takiej świętości, że jak widzieli samoloty, to się wydawało, nie może, że ten samolot po prostu zaraz zostanie przez Boga strącony. Mało tego, nie można było pokazywać palcem na słońce, ponieważ rządził światem animatyzm, tak? Czyli to takie w kontekście animatyzmu, postrzeganie świata. Czyli ta poezja, utwory literackie były mocniejsze, te symbole były mocniejsze, one były odbierane dosłownie. Znaczy słowo było odbierane dosłownie. I to nawet ta kwestia mocy symbolu, to się odczuwa.
i w latach na przykład, kiedy widzimy secesję, chociażby czy gdzie Antefiksa Kryteriony w architekturze giną momentalnie, już nie mają tego wyrazu, prawda, zmienia się całkowicie to fora w taką lekką, taką trochę taką, nie wiem, już może te symbole już nie są takie dla człowieka ważne i to idzie tak, coraz bardziej nam się te symbole rozmywają, one nie są już tak istotne. Teraz mi się wydaje, że literatura będzie teraz walczyła niebawem z kompletnym po prostu brakiem tabu. Tak mi się wydaje, to jest takie wyzwanie, że to orbis interior, które teraz literaci jakby budują wokół siebie i nie wychodzą poza to, będą mieli taką, tam przyjdzie taka masa krytyczna z boku, która to będzie próbowała zgnieść. Także mam pytanie, czy pan profesor czuje taką właśnie wizję tego świata, gdzie symbol nie jest już tak mocny, gdzie kwestia substratu i katalizatora, które potrzebne były do tworzenia, czyli kwestia tego takiego wyłonienia się z tej przestrzeni, tak zwyczajnej, takiej zwykłego człowieka. Jak to jest? Gdzie ta ściana? Czy ta ściana? Widziałem, że we Wrocławiu będą kłopoty. No. Znowu teraz tak, słuchajcie, bo... Z której strony można na to pytanie odpowiedzieć? Czy to pytanie jest zrozumiałe? Ja rozumiem, że pan mnie pyta o to, co, jak odczuwam zanik symbolu. Tak. Czy odczuwam dokładnie, zanik? Dokładnie. Dokładnie tak. W pewnej perspektywie chyba tak. No, jakby szczerze powiem. Bo jako, to jest komunikacja i relacja. Tak, tak? Jako czytelnik poezji. To powiedziałbym tak najbardziej, jak ja to rozumiem siebie, czytającego poezję, to rzadko natykam się w poezji dzisiaj pisanej, czy tej, którą czytam dzisiaj, na próbę wejścia w przestrzeń symboliczną, czy w przestrzeń działania symbolu, raczej jest taki przeze mnie odbierany sposób wycofania się z tego symbolicznej mocy wypowiedzi. Zgadzam się, tak się zastanawiałem też historycznie na to patrząc, że chyba w ogóle jest pewien kryzys, jeżeli chodzi o poezję nie tylko polską, ale jeżeli historycznie popatrzymy na poezję polską, to faktycznie zobaczymy taką sytuację, że po Miłoszu Herbercie, czyli tych poetach, być może ostatnich, którzy, Boże Różewicz też do nich, tej grupy powinien się zaliczyć, którzy jakby świadomie nie mierzyli się z tą kwestią zaniku, czy też w ogóle symboliczności otaczającej nas. Dzięki temu ta poezja polska, która była czytana na świecie, miała znaczenie jakieś większe takie. Mam wrażenie, że była tłumaczona, ludzie chętnie tę poezję poza kulturą polską żyjących czytali w przekładach. Natomiast wydaje mi się, że tutaj dzisiejsza ta poezja powstająca dzisiaj jest nieciekawa w tym względzie. Dokładnie. Bo staje się jałowa. Jałowa jakby nie daje szansy na to, żeby można było, rzadko daje szansę na to, żeby można było przeżyć coś, jakieś doświadczenie, powiedziałbym, ja nazywam je doświadczeniem egzystencjalnym, czyli otwiera się na byt, na coś, tak? Jakby dotyka mnie. Bardzo rzadko takie wiersze widzę w literaturze współczesnej, w ogóle to nawet nie jestem w stanie chyba wymienić. I to jest smutne i to jest być może to, o czym mówimy, że tak wygląda rzeczywistość poetycka dzisiaj, a może jesteśmy za bardzo pesymistyczni, nie wiem, no. Bo tego do końca chyba tak łatwo nam, nie tak łatwo zatwierdzić, no bo być może tej poezji wiele się nie zna. No ja zdaję sobie sprawę, że być może są autorzy, czy te podejmowane próby, które jednak dają szansę czytelnikowi na przeżycie dużego doświadczenia metafizycznego, a nie tylko grę językową. Bo ja nie chcę gry językowej. Ja chcę czegoś więcej.
A to coś więcej to jest właśnie chyba to, co Pan nazywał tak, ową głębią, czy sensem symbolicznym, czy otwarciem się na symbol. Nie wiem, można to różnie nazywać. No. Kropkę tu bym postawił, jeżeli Pan mi pozwoli. Oczywiście. Udało mi się. Czy są może jakieś pytania jeszcze? Prośby? Mnie się coś wydaje, ale boję się teraz powiedzieć, bo panowie weszli na te głębiny. Jakie głębiny? Proste rzeczy, jak mówimy. Dla mnie literat, poeta obojętny jest zwykłym grafomanem. Poza tym musi być grafomanem. Czy za dziwna teza? Czy pan powie, nie bardzo rozumiem. Siedzi, nie może się powstrzymać przed gryzmoleniem zapisywania. Jest jeden genialny grafoman, którego uważam, że trzeba bardzo, bardzo cenić i on przeczy temu. Wie pan doskonale, że ksiądz Baka, zresztą pana wymieniony przez pana, uważany był przykładowego grafomana literatury polskiej. Tak. Przez lata funkcjonował jako taki wzorzec. Idealny metr. Sensybiliści wyciągnęli go. Tak. Co to są ci sensybiliści? Przepraszam, no, pytam, co to są ci sensybiliści? Bo co to za termin jest? Co on kryje? Taki ruch artystyczny. Aha, wy nie znałeś. Bardzo sumiennie marginalizowany przez tak zwany establishment kulturalny PRL. Ale bardzo ważny ze względu na różne efekty takie, no, powiedzmy, awangardowe w swoim czasie. A prawdziwym takim, w sensie, człowiekiem, który nie mógł przestać zapisywać, był XVII-wieczny poeta Wacław Potocki, który był w tym sensie grafomanem, że to jest złe słowo, co to jest grafoman? Ktoś, kto starał się całe życie uchwycić rzeczywistość za pomocą pisania. Kropka. I robił tego strasznie dużo i faktycznie płodził tych wierszy tysiące, natomiast bardzo duża część tych wierszy jest bardzo dobrą poezją. I to jest fascynujące, trochę potwierdzające tezę, że grafoman to jest ten, kto dużo pisze, ale nie znaczy, że zawsze mu się nie udaje, bo potrafi mu się naprawdę stworzyć dzieła. Ja mówię tylko, że nie można być osiągnąć pewnego poziomu, wysokiego nawet, który nie wiadomo kiedy się zjawia i jak przychodzi, nie będąc grafomanem. Trzeba mieć upodobanie do tego gryzmolenia. Ale to nie jest, to słowo grafoman bym wymienił na miłość, za miłość i czernienia papieru i już się dogadamy. No. Będzie. No, to już tutaj ustalmy to pojęcie. Ja też uważam, że to mogą być malarze czy inni. Człowiek, który ma specyficzne uszkodzenie psychiki i musi smarować. Ja już wolę grafomana niż człowieka z uszkodzeniem psychiki. Dobrze, rozumiem, co pan mówi. Absolutnie. Trzeba mieć jakieś uszkodzenie psychiki. Tak jest. Tak jest. No to się zgadzamy. Tak. Ja bym się jeszcze upomniała o tą poezję dzisiaj, bo ja się obawiam, że może powstać takie wrażenie, jak gdyby rzeczywiście cała poezja dzisiaj to była ta bardzo namolnie promowana, kolektywnie tworzona, taka rzeczywiście wpisująca się w konwencję do tego stopnia, że autorów nie odróżnimy. A jednocześnie przecież są ci autorzy, o których młody człowiek powie, tak się dzisiaj nie pisze, no a przecież ten człowiek żyje, wydaje książki, nawet w jakichś uznanych wydawnictwach. Ja myślę, nie wiem, o Annie Piwkowskiej na przykład. Myślę o tym, że jak Zofia Zarembianka pisze o sakrum i sanctum jako uczona, ale jako poetka pisze o umieraniu na raka, to jednak jest to dotknięcie tajemnicy egzystencji, jest jakaś głębia, tylko że oczywiście z poezji Zofii Zarembianki, Anny Piwkowskiej czy Barbary Gruszki-Zych nikt nie robi wydarzenia takiego, że jest festiwal imienia Barbary Gruszki-Zych, schodzą się ludzie, zapełniają sale teatralne całe, przez kilka dni się spotykają i piją wódkę i mają wrażenie, że to jest mainstream, bo coś płynie. Więc jest ta poezja, tylko znacznie mniej rozpropagowana. Mówiłem o swoich lekturach. Ja nie zajmuję się literaturą, poezją współczesną. Mówię, że czytając nie widzę. No, nie znam twórczości Gruszki Zych. O, teraz ich będę czytał. Zobaczę, czy pani nas. Topos, tak? Ale wie pani z Górnego Śląska, to nie jest. Tak, ona jest Łaskatowic zresztą.
jeszcze jakieś pytania? Ja się tak zastanawiam, że te wszystkie przeżycia, to wszystko jest tylko taką przesłoną, żeby publiczność nie zauważyła tego, że oddajemy się jakiejś no, nieużytecznej mani po prostu. Więc usprawiedliwiamy się, mówiąc o ojczyźnie, o zakochaniu się właśnie w jakiejś niewieście albo odwrotnie, o cierpieniu z powodu choroby, a to jest tylko taka przesłona. Tak, no nas tak uczono, że literatura ma być auto... Jeśli nie ma pytań, to ja może będę miał prośbę o jakąś interpretację autorską. Ile mam jeszcze czasu? Na zakończenie. Panie Donacie, otwarcie, tyle pan może. To co? To teraz zaczynamy lekturę od deszczki do deszczki książki. Trujące ciało. Strona pierwsza. Nie, dobrze, przepraszam, sobie nie żartujmy. Dobrze, dwa, trzy wiersze na koniec, bo to trzeba mieć świadomość. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję za, bardzo się rzadko zdarza, nie kokietuję tego typu, w tym kierunku idąca rozmowa na tego typu spotkanie, w związku z tym bardzo, bardzo jestem pod dużym wrażeniem, szczerze. Może to od morza do morza, bo mnie się to podoba. Tylko że strasznie długie. No to jest długie, dla niebie. Dobra, przeczytam wam, zanim Państwo od morza do morza przeczytam. Chciałem przeczytać wiersz, który jest wiersz, to poemat 11, który od dłuższego czasu na różnych spotkaniach autorskich próbuję czytać. Nie wiem, czy mi się uda, bo on jest w tomiku trzecia część. Jest ostatnią częścią tej książki. I potem przeczytam jeszcze drugi wiersz, może nie od morza do morza, tylko z ostatniej książki. Część 11, Święta Teresa z Lisieux, nawiedzenie pozostałości. Proszę wytrzymać, to będzie trwało. Krok za krokiem, wcale nie szybko, jakieś wychodzenie na sikanie, rozmowy, zabawy z dziećmi, poszukiwanie czegoś do jedzenia, a najbardziej nerwy. Wokół Meksykanie, trochę białych, stop abortion, Murzynki i Portorykanie, kto ich tam wie, też Polacy, handlujący wodą do picia, jakieś stragane, szybka na chybcika Częstochowa. Choć chyba kłamali, bo się okazało, że są z Dubrowniku. Ale pierwszy mąż kobiety, papierosy i biznes, biznes i papierosy, był z Polski. Choć w języku wyczuwało się niemiecki bardziej i chwala Bogu i dobrodoszli i co jeszcze byli w stanie rzec poza Grisgo. A w środku kości, w górze samolotu, jeden za drugim, światło i dźwięk, ryk tuż nad głowami, aż drżały ściany, jakiś lekki deszcz, ale ciepło, choć wiatr, choć dość chłodny i upływał czas, mijały godziny, potem zatrzymaliśmy się na dłużej, aż znowu zaczęli wpuszczać krok za krokiem. Nie policzy, co się liczy. Dochodziliśmy latami. Nie wiem ile, nie policzę, bo to liczy się inaczej. Przed bramami stali moi poprzednicy i stukali, wypychali z lasu kolubryny i maszyny obrężnicze, przystawiali do zwieńczenia murów. Zdobywali blanki, wysadzali mury, rozbijali bramy, pokonani, gdy nie odnajdywali tego, co szukali, wciąż się cofali. Zapadali w lasach, przegrywali, nim nie szturmowali znów, więc nie liczę tego zdobywania, które trwać by mogło znacznie dłużej. Dość, że staliśmy z chwilami dłużej i wracało, co za nami gdzieś zostało. Zawodzenie trubadurów, padwany, pieśni, polonezy, układanie wierszy dla gawiedzi i śpiewanie w ogień, w ogień, w ogień, i śpiewanie w ogień, w ogień, w ogień, i miłosne świergotania, i gromkie nawoływania, i co obejmiesz słowem, i co obejmiesz myślami. I jakie szelesty idą odrzucającego skórę grzechotnika. Kto usłyszy niesłyszalne? Kto zobaczy niewidzialne? Nie wiem. Nie wiem. Piosenka Grace. Co robią, nie modlą się, ino się pchają. 3 minuty dla Grace z plakietką piętą w pierś. Pospiesz się, idź tu, nie zatrzymuj się, pilnuj dzieci. Tu pan nie stał, pani stała tam. Pospieszcie się, łyk, spieszcie się. Dzieci nie biegać, ksiądz tu też? Trzeba stać. Biskup już był i nie pojawi się na razie. Nie przed mszą, ino po mszy. Pobożne ujęcie. I mnie, może się trochę przesunąć. Dziękuję. I jeszcze Maria i Laura, poczeka? Flesz, ściskanie rąk, podnoszenie dzieci i podawanie dzieci i całowanie dzieci. W drodze do auta na kolację, trochę jak ucieczka.
jak armia pod wodzą kaprali, moment, kiedy koszary pustoszeją i najwyższy rangą jest pijany sierżant, który pogubił wszelkie telefony i wybucha ogień i nie wie, gdzie dzwonić. Kiedy wodzowie kolaskami uchodzą na zachód i okrywają nogi kożuchami, a ci zostają sami, choć więcej ich. Ostatni, niepożegnany bi, westchnieniem, pozowaniem, zdjęciami, skup, uchodzi, bo jest już po mszy, nie przed mszą, ino po mszy. Wyszedzani, ostudzani. Czegośmy słuchali? Że nasz samochód zajechał właśnie tu i że nie było dobrych dróg, numery się nie zgadzały i że też przez dzielnicę murzyńskąśmy przejechali, czymś przygnani prosto z drogi, przyzywani, wyszydzani, ostudzani w swym zapale nieustannym. Wszystkim, co pod ręką było. Złością, kłótnią, chorobami, brakiem forsy, gniewem, podróżami, zapomnieniem, drzewem figi, autkiem Ani, rozwiszonym niebem, jakby autostradę ktoś wyłożył nam puzzlami. Byle szybciej, kostki lodu powrzucane do herbaty. Jak to jeszcze nie wiesz? A to o czym jeszcze prawda? Powiedział w skrócie jakoś tak. Mogło niczego nie być, a jest i to wystarczyć ma za sukces i nie oczekujcie wiele więcej, nic więcej się nie wydarzy, nie zdarzy się, nic więcej nie zdarzy, więc pracza piosenka. Zrobiłem. A ja pranie wrzucałem do pralek, nasze rzeczy wędrowały do bębnów, trwało zmywanie. Co zrobiłem? Nie wiedziałem nawet, kiedy nas tamtąd zabierałeś, robiłeś co chciałeś, nam tyle dałeś, że nas znajdywałeś. Co się działo? Pranie się prało. W telewizji jakiś film z wybuchami, Olga i Ania między fliperami, a kącikiem z zabawkami, wszystko jak przegrane, starte, wymazane. Pranie się prało. Jakieś nieszczęście nas dostało. I w jego ranach się taplało, i znikało, i bielało. Co widziałem? W publicznej pralni, przy Main Street, obok Ruder i Fiesty, kilku Chińczyków, Murzynka za ladą, Meksykanie do tych nędzy, kiedy spadaliśmy w kostkę nasze rzeczy, zaganialiśmy dzieci do samochodu? Było już późno. Pytasz, co się działo wtedy? Pranie się prało, 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 pranie się prało. Jakby jakieś przynęty wszędzie porozrzucał wędkarz. Jakby pozakładał wabiki wokół sprytny kłusownik. Jakby osaczony partyzantom otwarli przejście do pułapki amatorzy zbrodni. Jakby ktoś przeszedł i psom wyznaczył drogę do klatki, rozrzucając kości. W przedsionku. Byliśmy przy ścianie już, dwa skręty i weszlibyśmy w krużganek, ale się zatrzymało. Chciałem się pomodlić, ale mi wzruszenie słowa zatrzymało, więc się patrzyłam, jakbym się miała odbić i skoczyć. Psza się zaczynała, in the name, i cokolwiek powiem, jakkolwiek znak uczynię potem rękoma, cokolwiek nie przestanę wodzić wzrokiem po świecie, po ciemnych kształtach, po samolotach, po niebie, po dzieciach, po ludziach, po psach i po krzakach. A jeśli nas zwodzisz, jeśli nas nie zwodzisz, w ogniu i w niecierpliwości. Nawet jeśli nie wejdzie do wnętrza, co stanie tu już, przed progiem, choć wie, że tam jest, nie będzie w stanie wejść. Bo nawet jeśli tam stanie, zatrzyma się, to, co dostanie, mniej będzie niż to czekanie i dobijanie się. Bo póki jesteś ukryty w miłości, jak w osłonie, w martwych rękach i nie widzisz, tylko jak w przesłonie, za kotarą, póki jesteś w miłości, bo to cię osłania, co jest w tobie, ze stawania się, z ubywania, z oddawania. Nawet więc pewnie nie wejdzie do wnętrza. Póki oddycha, będzie oddychać. I póki umiera, umierać będzie. Co miało być dane, odważone, sam sobie zabierze. I widziano go, pogrzebanego w wierze, w ogniu, w niecierpliwości. Także to długi był fragment.